Dzień dobry, Anna Raciniewska. Witam Państwa w programie Wywiad Gospodarczy. Witam naszego gościa, pana Artura Szymona Michalskiego, zastępcę prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Serdecznie witam. Porozmawiamy dzisiaj o alternatywnych źródłach energii, o tak zwanym OZE, czyli odnawialnych źródłach energii. Na jakie z tych źródeł stawia fundusz? Tak, odnawialne źródła energii to wymóg współczesności, można by powiedzieć, bo dotychczas jednak najbardziej preferowaliśmy wygodne dosyć źródła typu węgiel, gaz. Wygodne w sensie takim, że były dostępne, dosyć tanie i można by powiedzieć, że bardzo przystępne technologicznie, bo gaz włączamy, mamy z głowy, prawda, ten gaz jest po prostu. A teraz przechodząc na odnawialne źródła energii, musimy się liczyć z tym, że niektóre z nich są mało stabilne. Wiatraki działają wtedy tylko, gdy wieje wiatr. Raz wieje mocniej, raz wieje słabiej. Czyli nie możemy też pozwolić na to, że wtedy, gdy wieje wiatr, to będziemy dostarczać energię elektryczną, a gdy nie wieje, to nie będziemy. Energię elektryczną chcemy mieć cały czas w gniazdku, niezależnie od tego, jaka jest pogoda. I typu właśnie tego, te źródła typu wiatraki czy fotowoltaika są sezonowe, to pierwsza sprawa, i oprócz tego jeszcze zależne od pory dnia, no i od warunków klimatycznych, od pogody. W związku z tym no najbardziej stabilne źródła są jakby najbardziej preferowane, a do tych źródeł należy, jeśli chodzi zwłaszcza o ciepło, to geotermia. Geotermia, czyli źródło ciepła pochodzące z wnętrza ziemi, w zasadzie niewyczerpalne, i takie geotermie w Polsce mamy. Geotermia z kolei jest uzależniona od położenia geograficznego. Tak, słusznie. Jak nie kaprysy przyrody, tak, to no musimy liczyć. Ale tam, gdzie nie, tam jest, o to chodzi, że tam, gdzie możemy, stawiamy na źródła te, które są najbardziej stabilne, pewne. Taka geotermia działa niezależnie od pogody, jeśli już jesteśmy w tym miejscu, gdzie ona jest. Przykład, geotermia podhalańska. 25 lat działalności. Ćwierć wieku, już mamy działalności geotermii w Polsce, i ta geotermia teraz, po tych wielu latach, można powiedzieć, że no przecież spełniła swoje zadanie. Co więcej, od kilku lat, od dwóch ponad lat, obniża ceny ciepła, czyli zmniejsza koszty dla użytkowników indywidualnych. Jednocześnie chroniąc środowisko. Jest to źródło, które nie emituje żadnych zanieczyszczeń do powietrza, nie wytwarza odpadów żadnych niebezpiecznych. Jest niekontrowersyjne społecznie, no bo nie zajmuje również terenu, to jest po prostu wywiercony otwór w głąb ziemi. W zasadzie wystaje potężna, taka dosyć spora rura, ale nic poza tym. To nie jest jakiś wielki wiatrak, czy jakieś wielkie nie wiadomo co z kominami, co emituje jakieś, nie zajmuje też wielkiej powierzchni, bo niestety na przykład fotowoltaika, która jest dobrym źródłem energii, ja nie mówię, że któraś z tych jest złym, tylko pokazuje, jakie są różnice. Fotowoltaika jednak zajmuje sporą powierzchnię, więc tutaj najlepiej nadawałyby się dachy, które i tak nie są, powiedzmy, wykorzystywane. I o ile można, to zróbmy też fotowoltaikę. Ale no czy w naszym klimacie fotowoltaika ma przyszłość? Tak samo jak wiatraki. Tak. No więc właśnie, teraz chodzi o to, które z tych jest najlepszych. I zależy, co chcemy, bo jeśli chodzi o geotermię, no to mamy ciepło. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, mamy energię elektryczną. A takim, powiedzmy, odpowiednikiem fotowoltaiki, jeśli chodzi o ciepło, to są solary. To są te źródła, które wykorzystują ciepło słońca, ciepło słoneczne na rzecz ogrzewania. Taki odpowiednik jakby fotowoltaiki, jeśli chodzi tu energia elektryczna, a tutaj ciepło, no ale z kolei one w zimę też nie sprawdzają się za mocno, a jednak w zimę potrzebujemy tego ciepła, w związku z czym te solary są mniej atrakcyjne tutaj patrząc. Ale mam jeszcze biogazownie, które wykorzystują z kolei różne i odpady, i są z produkcji rolnej też, ale również i odpady z różnych gałęzi rolnictwa, ale także na przykład i z oczyszczalni ścieków. Można tą frakcję, która jest, pozostaje po oczyszczeniu ścieków, można jeszcze spróbować zrobić z tego biogaz, i mamy wtedy również ekologiczne źródło ciepła.
No i teraz jest kwestia, które z nich jest najbardziej ekonomiczne, najbardziej potrzebne dla nas, najbardziej, nie wiem, wydajne i jeszcze nie budzi kontrowersji społecznych, bo jednak wiatraki no, wiązały się z tym, że społeczeństwo no, nie w wielu miejscach nie godziło się na to. W związku z tym nie można było, no przecież na siłę komuś, jak ktoś nie chce, stawiać wiatraka. Który z tych większych wiatraków, proszę sobie wyobrazić, że to jest wiatrak o wysokości niemal Pałacu Kultury. To nie jest taki wiatraczek ze sobie stoi, to jednak jest no, ogromny. Jeśli ktoś przy domu miałby mieć taki wiatrak, no to nie można mu tego zrobić. Stąd też było to podejście, żeby no, jednak pewne wymogi tutaj postawić. Tak? Ale mam dobrą wiadomość, ponieważ Narodowy Fundusz w ostatnim naborze, który miał po działaniu 1.1.1 pierwszej osi priorytetowej programu operacyjnego infrastruktury i środowisko związanego z energetyką, który podkreślam jest wdrażany również z Ministerstwem Energii, przede wszystkim z Ministerstwem Energii, złożono przedsięwzięć odnawialne źródła energii na kwotę inwestycji ponad 3,5 miliarda złotych. To znaczy, że się mocno ruszyło do przodu, czyli mamy ruch przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w odnawialne źródła energii. A jest to o tyle jeszcze ważne, że w poddziałaniu 1.1 mamy finansowanie zwrotne, czyli nie tylko dotacyjne, ale i zwrotne finansowanie, czyli jeśli ktoś zwraca, to znaczy, że to przedsięwzięcie zaczyna się opłacać. Skoro zaczyna się opłacać, to znaczy, że mamy ruch, poważny ruch w branży odnawialnych źródeł energii, ruch, który spowoduje, że tych odnawialnych źródeł energii będzie więcej. I przede wszystkim muszę powiedzieć, tutaj mamy akurat wnioski złożone na źródła energii fotowoltaiczne. To jest najwyższy czas na to, żeby coś się ruszyło w tej dziedzinie. Tak myślę. Stawiamy na elektromobilność czy na ekomobilność? No to właśnie jest bardzo podobne, można by powiedzieć. Przy czym elektromobilność to jest wykorzystanie energii elektrycznej, czyli w zasadzie elektromobilność to w zasadzie już istnieje, bo to tramwaje to jest elektromobilność. Trolejbusy w niektórych miastach w Polsce są jeszcze i mają się nawet nieźle, rozwijają się. To też jest elektromobilność, no i pociągi i tak dalej, to też elektromobilność. Natomiast tutaj mówimy bardziej o tym trendzie, który powoduje przechodzenie na autobusy elektryczne, ale akumulatorowe, czyli te, które mają baterie elektryczne. Oczywiście baterie w rozumieniu wielokrotnego ładowania. To jest kosztowny dosyć produkt, kosztowne urządzenie, taki autobus z baterią elektryczną, ale nie emituje żadnych substancji do powietrza. Oczywiście ta energia elektryczna musiała być gdzieś dostarczona, więc ona jest produkowana w konwencjonalnych po części elektrowniach, chyba że akurat to źródło energii, które ładowało ten akumulator, będzie odnawialne, bo wówczas mamy zupełnie już no, czystą technologię na każdym etapie. Niemniej chodzi tu o to, że jednak mimo wszystko, nawet gdy jest to energia konwencjonalna, to nie mamy tej emisji w tym miejscu, gdzie jest ona najmniej pożądana, czyli przy człowieku, blisko człowieka, blisko otoczenia, blisko no powiedzmy środowiska, które jest narażone na to, tylko mamy tą, nawet gdy jest to elektrownia konwencjonalna, wysokiej emisji, bardzo rozproszonej, która nie ma takiego wpływu na środowisko, jak ta energia, jak ta emisja bieżąca tutaj w miastach, w środku miasta, gdzie jest ona najbardziej jakby najmniej pożądana, a najbardziej no, taka brzemienna w skutkach. Ma powstać Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Wasz fundusz będzie brał w tym udział. Jaka będzie wasza rola? Tak, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu powstał już w zeszłym roku. Dysponentem funduszu jest minister energii i decyduje tak naprawdę o tym, na co są przeznaczone środki. A więc Fundusz Niskoemisyjnego Transportu w obecnym kształcie, tak jak wypowiadał się pan minister Tchórzewski, będzie przede wszystkim przeznaczony, albo w dużej mierze przeznaczony na to, żeby rozwijał się transport elektryczny, ale również ten indywidualny, albo może przede wszystkim indywidualny, czyli tworzeniu się sieci stacji ładowania. Do tej pory mamy ich tak niewiele, że no nie zachęca to, albo powiem ostrzej, uniemożliwia, albo zniechęca, albo uniemożliwia korzystanie z samochodów elektrycznych. No bo to tylko wówczas zostaje ładowanie w domu albo w niewielu miejscach, które
które mamy do dyspozycji, aby się naładować, czyli po prostu na zatankować, można powiedzieć, energię elektryczną. W związku z tym nacisk zostanie położony na rozwój sieci stacji ładowania, czyli stacje ładowania tak, żeby one były, żeby można było się przedostać w każde miejsce w kraju już bez problemu tego, że nam się rozładuje samochód, baterie nam się rozładują i nie będziemy mieli gdzie naładować, czyli nie dojedziemy do celu, tak? A więc samochody elektryczne będą się rozwijać pod warunkiem, że będą stacje ładowania, a z drugiej strony stacje ładowania będą potrzebne wtedy, gdy będą samochody, bo też żeby te stacje z kolei nie stały bezużyteczne, tak? A więc... To jest jakiegoś rodzaju impas. Tak jest. No, z którego ciężko wyjść, to może jednak ekomobilność, a nie elektromobilność. No więc właśnie, ekomobilność to jest też rozwój technologii związanych z wodorem chociażby. I tutaj na przykład też jest kwestie związane z rozwojem transportu publicznego, tego zbiorowego, transportu publicznego, który funkcjonuje w miastach. Część już autobusów, jak widzimy w niektórych miastach Polski, zostaje wymieniona sukcesywnie na elektryczne, ale część, jak widać, też jeszcze, powiedzmy, czeka na nowsze technologie, część miast albo część, powiedzmy, przedsiębiorstw komunikacyjnych, i być może jest to też związane, że technologie wodorowe bardziej się w Polsce rozwiną, bo mamy produkcję wodoru w Polsce, nie, powiedzmy, jeszcze na jakimś ogromnym poziomie, ale dosyć sporo mamy w niektórych zakładach przemysłowych produkcji wodoru, nawet można powiedzieć takiej ubocznej produkcji tego wodoru, który mógłby być znakomitym paliwem dla autobusów o napędzie wodorowym. Tylko musimy jakby o to zadbać, żeby była infrastruktura i te autobusy, żeby były. Ale w tym kierunku już są prowadzone rozmowy właśnie i zakłady azotowe, i nasza instytucja też w to się włącza, i Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii włącza się w to, żeby jak najlepiej się to rozwijało. Z tym, że ceny samochodów elektrycznych są wysokie, natomiast wodorowych są niemal absurdalne, zupełnie nieosiągalne. No to musiałoby się zmienić nie tylko dostępność paliwa, ale również dostępność... Zdecydowanie tak, ale wtedy zawsze tak jest, że technologie nowe są bardzo drogie. W zasadzie na niewiele osób na nie stać, ale gdy już się zaczną rozwijać, to już mamy drastyczną obniżkę cen. I nawet rozmawiając o odnawialnych źródłach energii, proszę sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu, no może kilkanaście, ale kilka również, bo panele fotowoltaiczne były znacznie, znacznie droższe. A w tej chwili dochodzimy do sytuacji, gdzie już na środkach pomocowych zwrotnych przedsięwzięcia już się zaczynają opłacać. To oznacza, że panele fotowoltaiczne na tyle staniały, albo na tyle są bardziej efektywne, czyli potrafią wyprodukować więcej energii elektrycznej, że już się opłaca instalować, i to się zwraca, nawet biorąc pod uwagę środki pożyczkowe, kredyty czy środki z naszego, ze środków pomocowych, ale zwrotne. To oznacza, że i każda technologia, również wodorowa, będzie na pewno taniała z czasem, i gdy ona się rozpopularyzuje. Również myślę tu o geotermii jako znakomitym źródłem odnawialnym. Gdy bardziej się to rozpowszechni, będziemy mieli lepsze możliwości i lepszą dostępność pod względem cenowym tych przedsięwzięć. Jeżeli by to dobrze rozegrać i wykorzystać własne źródła energii odnawialnej, to mógłby być taki niemal samograj, w którym transport byłby praktycznie dokładnie bezpłatny. Tak, dokładnie tak. No. I nieemisyjny. Tak, chcielibyśmy do tego dążyć, żeby być z jednej strony jak najbardziej niezależni od zewnętrznych dostarczycieli, dostawców, czy nośników energii, czy samej energii, ale też wykorzystać we własnym zakresie wszystko, co możemy, czyli to, co robi w Ministerstwie Środowiska, czyli gospodarka w obiegu zamkniętym, również to, żeby wykorzystać te zasoby, które są na miejscu w jak najszerszym zakresie i jak najmniej, powiedzmy, korzystać z zasobów zewnętrznych, ale też być jak najbardziej samowystarczalnym. I to jest i samowystarczalność energetyczna, i gospodarka w obiegu zamkniętym. Kolejne jakby trendy, które wchodzimy dosyć szeroko, już są programy pilotażowe w całym kraju czynione, tak żeby pokazać, że to się opłaca, że to ma sens i żeby to się rozwijało. Jeszcze zadam takie pytanie krótkie. Jak pan myśli, 2025 rok to będzie milion samochodów elektrycznych czy na wodór? Dążymy do tego, żeby było milion samochodów, czy powiedzmy bardzo duża liczba samochodów, jak najmniej emisyjnych. A to, co będzie faktycznym tym powiedzmy,
czy powiedzmy najbardziej no, widocznym samochodem, to nam czas pokaże, bo to oczywiście są te kwestie cenowe. Jak widać, no, społeczeństwo się raczej bogaci i wchodzi w nowe technologie, bo to widać, tak? Zwłaszcza w miastach, gdzie jest bardziej dostępne, są różne rzeczy i to będzie widać również właśnie po tym, co pani redaktor powiedziała, czyli po samochodach. Dziękujemy panu bardzo za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania naszych wywiadów.